Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Na moim kanale znajdziecie, moi drodzy, różnego rodzaju playlisty. Piga kart, również naukę tarota, horoskopy, seria Wasze pytania ma odpowiedzi, gdzie Wy wysyłacie podczas programu na żywo do mnie pytania, a ja Wam udzielam po odpowiedzi wskazówki, jak to wygląda. To wystarczy wejść na ów playlistę i zobaczyć. Ja jestem tarocistką Agiadis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, numerologię, karty anielskie i rytuały również nie są mi obce. Jestem również nauczycielką tarota, a także napisałam przewodnik do kart Readera White'a. Ten przewodnik prowadzi Was przez praktyczne znaczenia kart, ale również podpowiada, jak pracować z rozkładami, podpowiada również, jak pracować z kartami dworskimi, jak je interpretować. To tyle tytułem wstępu. Moi drodzy, dzisiaj filmik, w którym już po tytule widzicie, co kości losu chcą Ci przekazać. Będą trzy losowania, będą trzy karty. Która karta z Was najmocniej przyciągnie, to losowanie będzie Waszą wskazówką, podpowiedzią. Postaram się jak najwięcej informacji wyciągnąć z każdej sfery życia, które karty chcą, kości chcą Wam przekazać. Gdy będę używała słowa karty, to mam na myśli kości, natomiast już tyle czasu pracuję z kartami, że po prostu to może się po prostu wedrzeć w słownictwo. Zatem miejcie to po prostu na zwyczajnie świecie na uwadze. A zatem, aby nie przedłużać, nie przeciągać, podgląd na karty. Mamy tutaj trzy karty. Tu są właśnie kości. I tutaj mamy, jesteś gwiazdą w swoim życiu. Tu, jeśli teraz nie potrafisz być życzliwy dla samego siebie, z jak największą życzliwością zatrosz się o inną istota. Bądź trzecia, ty sam jesteś fantastyczny i wyjątkowy, a wraz z odpowiednimi towarzyszami jesteś wspaniały. Zatem, która tutaj karta Was przyciągnęła? Pierwsza, druga czy trzecia? Jeśli pierwsza, to losowanie jest dla Was. A zatem, co kości losu chcą Wam przekazać? Jakie informacje mają tutaj dla Was? I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię to, co macie usłyszeć, to, co macie wiedzieć. Jesteście silniejsi niż myślicie. Pracujcie też nad własnymi lękami i nie pozwólcie, aby one blokowały Wasze decyzje. Macie też tutaj podpowiedzi, aby w historiach relacji, partnerstwa nie obawiać się tego, że gdzieś tam zostaniecie sami i nie pozwalać sobie na to, żebyście czuli się niepoważnie traktowani, bądź ktokolwiek ośmielił się bawić Waszymi uczuciami. Macie też możliwość pomnażania zasobów. Zatem, jeżeli jesteście w relacji, a chcielibyście te zasoby pomnażać, to co posiadacie, to będzie też to w możliwościach. Macie też tutaj podpowiedzi, że albo będziecie się z kimś wspólnie uczyć, bądź warto jakiś warsztat, kurs, szkolenie przejść, bo tutaj jest w parze. Uczę się w parze, bądź jakiś warsztat, nazwijmy to, z osobą towarzyszącą, może być w realizacji. Macie też podpowiedzi tutaj, że mogą czekać Was jakieś ważne rozmowy, konsultacje i mam wrażenie, że to będzie z mężczyzną i będzie to dotyczyło jakieś związane albo podróże, przemieszczenia się. Co tutaj jeszcze macie? Otwórzcie się na nowe, jeżeli chodzi o aspekty też zawodowe. Macie możliwość i tutaj jest też pomnażania, ale finansów, bo tu w aspekcie, nazwijmy to, relacji, partnerstwa, a jeżeli jesteście w relacji, to co posiadacie, to co chcecie pomnożyć, to też będzie możliwe. Niektóre osoby najprawdopodobniej będą decydowały się na przykład na zakup zwierzątka. Również możecie dostać informację na temat, że ktoś albo się żeni, albo nowy członek w rodzinie się może pojawić. Takie są tu wskazówki. A zatem w relacjach warto, żebyście nie pozwolili na to, żeby ktokolwiek bawił się waszymi uczuciami. Dbajcie o to, żebyście czuli się poważnie traktowani. Nie decydujcie też w relacjach przez pryzmat tego, że boicie się, że będziecie sami. Jesteście silniejsi niż być może na ten moment macie tę świadomość. Tutaj jesteście osobami pokazanymi, jako które mogą więcej, ale trzeba w to uwierzyć. Tutaj to jest szkolenie właśnie, czy też warsztat, jakieś coś w parze realizowane. Być może będziecie coś konsultować też, jeżeli chodzi
chodzi o kwestie czy to naukowej, czy to dokumentacji, czy to rent, emerytur. Coś takiego się też tutaj zarysowało. Tutaj też będą konsultacje, jeżeli chodzi o kwestię jakiegoś wyjazdu, być może przeniesienia stanowiskowego. Też coś takiego się tu zarysowało. No i tutaj otwarta furtka, jeżeli chodzi o kwestie zarobkowania. Możliwa zmiana pracy, bądź otwarcie się na nową ofertę, która będzie mocniej intratna finansowo. Zatem tyle tutaj się pokazało. Tutaj jest aspekt związkowy, jeżeli chcielibyśmy. Osoby, które są w związkach, mają szansę na pomnażanie. Jeżeli nie jesteś w związku, to trzeba najpierw wypracować sobie, ja nic nie muszę i nie muszę się godzić na takie czy inne traktowanie, aby móc wnosić nowe historie relacyjne. To dla osób, które wybrały właśnie tę kartę. Gdy wybraliście drugą kartę, to zobaczmy, co tutaj kogoś chcą Wam przekazać. Co dla Was jest? I teraz tak, warto inspirować się ludźmi, którzy coś osiągnęli, bo jest tutaj podpowiedź, możliwość zdobycia czegoś wartościowego, a możecie też zdobyć tak zwane uznanie, ale też mam wrażenie, że to jest praca nad własną marką. Osoby, które właśnie chciałyby zakładać działalność gospodarczą, to jest to dobry moment właśnie na taką realizację. Jeżeli chcielibyście, macie, nie wiem, jakąś ocenę swojej pracy, to tutaj macie szansę, idąc w tym kierunku, nie spłycając jakości na zabłyśnięcie. Coś takiego się tutaj też zarysowało. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś dofinansowania, to tutaj będzie potrzebna jakaś konsultacja przy tym z jakąś osobą wykwalifikowaną, a wtedy to dofinansowanie przy Was jest. Jeżeli staracie się o jakieś dofinansowanie, nazwijmy to nie tylko z tytułu kredytu, ale na przykład, nie wiem, kwestie, nie wiem, alimentów, to tutaj też jest osoba prawna potrzebna. Jeżeli chcielibyście tutaj dofinansowania pod tytułem renta, emerytura, to tutaj karty pokazują, że potrzebujecie też kogoś wykwalifikowanego. W każdym razie mądra głowa tu jest potrzebna, żeby Wam coś zasugerować, bądź napisać w tymże aspekcie. Natomiast jeżeli ktoś jest Wam coś winien, to możecie się teraz o to upomnieć, a zwrot będzie uzyskany. Macie też tutaj pokazane, żebyście pracowali nad jakością komunikacji, bo ta jakość komunikacji Wam się jakby opłaci w późniejszym czasie, jeżeli chodzi o kwestie zdobywania nowych kontaktów, kontraktów, jeżeli chodzi o kwestie biznesowe. I teraz tak, macie możliwe małe wygrane, zatem warto pomagać też szczęściu. Warto też zwrócić uwagę na to, żebyście nie brali cudzych obowiązków na siebie, bo tutaj jest możliwość, kwestia, nazwijmy to, przeciążenia, przesilenia. Macie też tutaj podpowiedź, że niektórym osobom w związku z tą sytuacją będzie trzeba też postawić granice. Jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, takie, które gdzieś tam miałyby się materializować, to karty pokazują, pielęgnujcie te, które są dla Was ważne i dbajcie o jakość tych relacji. Na ten moment, jeżeli chodzi o kwestie osób, z którymi moglibyście wchodzić w relacje, to karty pokazują na ten moment, że tutaj jest poznawanie siebie, jakieś rozmowy, pisanie, ale wejście w relacje w obecnych schematach działań w najbliższym czasie, to dokładnie do 3 miesięcy, może się nie zmaterializować przy obecnych schematach działań. Natomiast mogą pojawiać się osoby z przeszłości, o coś się mogą też upominać, czego się przysłowiowo mogą przyfasolić, przypiórkować. Natomiast tutaj macie w kościach informację, żeby nie pozwalać osobom z przeszłości decydować za Was, bądź narzucać Wam wybór. Taka jest tutaj wskazówka, podpowiedź. Zatem informacje w relacjach tutaj też poszły, inspiracja zawodowa, możliwości i tutaj skupienie się na komunikacji w historiach, czy też rozmowy, czy też nauki rozmowy, negocjacji będzie też mocno procentowało. Niektóre osoby tutaj mają pokazane w kościach rozwój języka. Może to być język również obcy. A być może to będzie potrzebne do tego, aby po jakąś ofertę pracy sięgnąć, która będzie też mocno rozwojowo-finansowa. Tak to wygląda. Zatem mamy tutaj tyle. No i dla osób, które wybrały trzecią kartę, i tę również ja sobie wybieram i zobaczymy, co kości chcą nam przekazać. Zatem informacje, wskazówki
odpowiedzi. Dobra. O, proszę, transformacja zmiany, natomiast trzeba być gotowe zamknąć pewien jakby schemat za sobą, etap, by pozwolić wejść na nowe. Mam też wrażenie, że poznacie kogoś nowego do relacji, ale podczas kwestii związanych z pracą, stażem bądź jakiejś transakcji wiązanej. Coś takiego się tutaj zarysowało. Jeżeli na czymś Wam zależy, to o to zawalczcie, bo macie tutaj w kościach pokazane, że jeżeli o coś zawalczycie, na czym Wam zależy, uzyskacie to, ale to troszeczkę inaczej będzie w wydźwięku finalnym niż pierwotnie było założone, natomiast nie jest to coś negatywnego, absolutnie nie. Tutaj jest też pokazane, że w środowisku rodziny będzie trzeba postawić komuś granicę. Ktoś może postawić Was w mało komfortowej sytuacji, ktoś może na Was i na Waszym lęku gdzieś tam bazować, jeżeli ktoś na Was krzyczał, to też jest czas, w którym, jeśli będzie to możliwe, oczywiście postawić granicę, bądź uświadomić sobie, że trzeba taką granicę w pewnym momencie też postawić. Pamiętajcie też o tym, że potknięcia w relacjach tak zwanych rodzinnych, przyjacielskich nie są porażkami. One mają coś wnieść. Macie też tutaj jakieś zaproszenie na okoliczność i mam wrażenie, patrząc tutaj w kości, że to będzie zaproszenie od jakiejś pary. Zatem to może być kwestia, nie wiem, czy to zaręczyn, zaślubin, być może coś razem będą uczcili, będą ucztować coś. Coś takiego się tutaj zarysowało. I teraz tak, jeżeli chodzi o takie ważne elementy, to możliwa zmiana w historiach pracy, jeśli będziecie gotowi przyjąć tę zmianę, czy też ją aktywować. Zaproszenia w relacjach, nazwijmy to bliskich, przyjacielskich, koleżeńskich, na jakąś coś będziecie mieli do uczczenia. W relacjach rodzinnych również może być konieczność postawienia komuś granic. Również macie tutaj możliwość zawalczenia o nową jakość. Może to być również historia nowej historii zawodowej bądź w innej branży. Możecie zmieniać branżę także. Takie są tutaj wskazówki, bądź coś nowego wprowadzicie, albo przebranżowienie, albo coś nowego, co gdzieś tam funkcjonowało i nagle coś wprowadzacie nowego do tego, co już jest znane. Zatem to kości chcą Wam przekazać. Dajcie bardzo proszę znać na dole w komentarzach, jak to z Wami rezonuje, jak się z tym czujecie, no i czy kości Wam się podobają. Kochani, subskrybujcie, obserwujcie. Jestem oczywiście również na Instagramie, na TikToku i na Facebooku. Tam są troszeczkę inne treści niż tutaj. Zatem jeżeli potrzebujecie więcej, to również Was tam zapraszam. A na ten moment dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Życzę Wam dobrego dnia. Całuję. Pa, pa!